Moi drodzy, ostatnio pościliśmy, modliliśmy się i ten czas miał nas doprowadzić do takiej duchowej zmiany, której chcielibyśmy doświadczać jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Myślę, że dzisiejszy czas spotkania ze Słowem Bożym to będzie właśnie czas kontynuacji tego, co mam nadzieję, że Duch Święty w tym czasie zapoczątkował w waszych sercach i że ten czas będzie czasem otwartych serc. A mamy dość trudny temat, ponieważ on dotyczy tego, czego nie widzimy, a co jest bardzo blisko nas. Apostoł Paweł mówi o wewnętrznym, duchowym człowieku. W liście do Tesaloniczan napisał, żeby cały nasz duch, dusza i ciało zostały zachowane. Duch, dusza i ciało. Wszystkie te trzy elementy człowieku są bardzo ważne. Dla nas szczególną wagę ma to, co jest wieczne. A wiemy, że ciało nasze nie jest wieczne, ale nasz duch. Dlatego, bracia i siostry, chciałbym, żeby dzisiaj nam ten temat trychotomiczny natury człowieka towarzyszył, żebyśmy mieli to głębokie przeświadczenie o tym, że w naszym wnętrzu jest duchowy człowiek, jest duch, który pochodzi od Boga i którego nie widzimy. I czasami ten duchowy człowiek przeżywa jakiś trudny czas. Tak jak mamy nasze ciała i niejednokrotnie widzimy, że coś szwankuje, widzimy, że to nie tak wygląda, to nie tak się sprawuje, jak się powinno sprawować. Więc jeżeli mamy kłopot z narządem ruchu, idziemy do ortopedy, jeżeli mamy problemy z jedzeniem, to idziemy do gastrologa i tak można by wymieniać tutaj wszystkich tych lekarzy, specjalistów, którzy zajmują się naszym ciałem. Ale bracia i siostry, człowiek składa się nie tylko z ciała, ale są jeszcze dwie ważne części człowieka. To jest dusza i duch. I apostoł Paweł mówi o tym, że cały duch, cała dusza i całe ciało mają być zachowane na dzień, kiedy spotkamy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego powinniśmy zadbać nie tylko o nasze ciało, żeby ono było sprawne, żeby jakoś wyglądało, ale przede wszystkim powinniśmy, bracia i siostry, jako ludzie wierzący, mieć staranie o naszego wewnętrznego człowieka. I dzisiejsze kazanie to będzie taka diagnostyka, to będzie taka diagnoza tego naszego duchowego, wewnętrznego człowieka. Bo od jakiegoś czasu, słuchając was, obserwując was tutaj w zborze, zauważyłem, bracia i siostry, że wielu z nas jest w stanie takiego duchowego snu. I kiedyś byłem, jak jeszcze funkcjonował ten latający uniwersytet Vision, na takim seminarium z Jackiem Frostem i on mówił właśnie o tym wewnętrznym człowieku. Całe to seminarium zostało poświęcone wewnętrznemu człowiekowi. I jedną z takich ważnych sesji miał na temat duchowej drzemki. Ja pozwoliłem dzisiaj sobie zabrać te materiały. Mam tutaj dzisiaj ten konspekt, także nie będzie to moje autorskie kazanie, ale w dużej mierze ono jest oparte właśnie na tym seminarium bratem Frostem. I chciałbym zdefiniować tą sprawę duchowej drzemki. Na pewno nie jeden raz wam się, bracia i siostry, zdarzyło w życiu zdrzemnąć w ciągu dnia. I wiecie, czasem trudno dojść do siebie, jak się człowiek przebudzi po takiej drzemce. I też jest coś takiego jak duchowa drzemka tego wewnętrznego naszego człowieka. Kiedy duch ludzki nie jest do końca rozbudzony, czujny i funkcjonujący, jeżeli dusza pozostaje zraniona z powodu odrzucenia, rezultatem takiej sytuacji może być duchowy sen. Dawid, kiedy przeżywał takie trudności duchowe, to w 51 psalmie, 12 wierszu napisał: ducha prawego odnów we mnie. Widział, że coś z powodu grzechu, z powodu jego zaniedbania jest nie w porządku z jego duchem. Dlatego zwrócił się do Boga: ducha prawego odnów we mnie.
Moi kochani, ludzie, którzy śpią, mogą przyjść do Boga na płaszczyźnie umysłu i emocji, lecz nigdy nie doświadczą takiej bliskiej intymności, takiej bliskiej zażyłości z Bogiem. Dlatego też odnoszą się oni do form, struktur, doktryn, planów, zbawienia, ale nie znają tej intymnej strony, tej bliskości przebywania z Bogiem. Oni będą operowali takimi różnymi terminami kościelnymi, zborowymi, jakie zwykliśmy używać, ale poza słowem nic za tym nie będzie stało. I bracia i siostry, taki stan Pan Jezus Chrystus opisał w Ewangelii Mateusza, go znajdujemy w 7 rozdziale. 7 rozdział Ewangelii Mateusza, 22 i 23 wiersz. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Myślę, że jest to takie słowo otrzeźwienia dla nas, dla ludzi wierzących. Bracia i siostry, duchowy sen dla wielu ludzi stanowi problem powodujący, że nie doświadczają oni duchowej świeżości i odnowienia. Dlatego o tej strony duchowej postanowiliśmy zadbać o nasze wnętrze, o naszą duszę, o naszego ducha. Stąd ten post, stąd ta modlitwa. A dzisiaj jest diagnostyka. Przychodzisz dzisiaj do gabinetu, w którym może być zdiagnozowany Twój ból duszy, Twoje niepowodzenia duchowe. I dlatego chciałem, bracia i siostry, żebyście śledzili z uwagą te myśli, które chciałbym Wam przekazać, i chciałbym zacząć od funkcji ducha ludzkiego. Więc duch ludzki ma pewne zadania do wykonania i duch ludzki coś powoduje w nas, że jesteśmy bardziej wrażliwi lub mniej wrażliwi na te sprawy związane z Bogiem, z obecnością Bożą w naszym życiu. A więc pierwsza z takich ważnych funkcji naszego ducha to jest to, że on nas uzdalnia do słyszenia głosu Boga. Dla człowieka świeckiego, dla laika, słyszenie głosu Bożego to jest czysta abstrakcja. Natomiast człowiek wierzący, który ma tego ducha rozbudzonego, nie śpiącego, rozbudzonego, to on będzie miał sny. Pamiętacie proroctwo Joela? A w czasach ostatecznych młodzieńcy będą mieli sny. I tam starcy i po kolei są ludzie wymieniani. Co się będzie z nimi działo, jeżeli chodzi o tę duchową stronę ich życia? Jeżeli chodzi o tego ducha rozbudzonego, to on też będzie powodował to, że będziemy słyszeć delikatny głos Boga. Kiedy na moment wyciszymy się w modlitwie i pozwolimy duchowi mówić, wtedy możemy usłyszeć delikatny głos ducha. Również kiedy nasz duch jest rozbudzony przez intuicję, odbieramy natchnienia Ducha Świętego. Więc żyjemy w takiej bliskości Ducha Świętego i odbieramy wtedy objawienia. Mamy różne rzeczy objawione w naszym życiu. Możemy mieć nawet wizję, ale wtedy, gdy duch nasz jest rozbudzony przed Bogiem. Rozmawiamy z Bogiem w duch. Ludzie pogrążeni w duchowym śnie mają trudności w słyszeniu Boga i nie rozumią, jak inni to robią. Nie mogą pojąć Bożych spraw, ponieważ ich duch śpi. Dlatego te sprawy im się wydają co najmniej dziwne albo po prostu śmieszne. Jeśli my tam coś mówimy, że słyszymy, że mieliśmy sen, że widzieliśmy, że doświadczyliśmy obecności Bożej w naszym życiu, to może się wydawać śmieszne. W pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 14 wiersz, czytamy: a człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Więc bracie i siostro, jeśli duch twój nie jest rozbudzony, to nie możesz rozsądzać Bożych spraw. Tracisz tą zdolność.
I bardzo pobieżnie będzie wyglądało czytanie, studiowanie Słowa Bożego przez siebie. Również usługa kaznodziejska, modlitwa w zborze. Będą to takie rzeczy, no jest bo jest, ale nic nie odbieram. Po prostu przychodzę, siedzę i coś się dzieje, jakiś rytuał religijny wokół mnie, ale nie doświadczam żadnego ożywienia w moim duchu. I z czasem te sprawy mogą stać się człowiekowi duchowe, te sprawy obojętne. Bracia i siostry, duch ludzki uzdalnia nas do rozumienia Słowa Boże. Księdze Joba, 32 rozdział, 8 wiersz, jest napisane: lecz duch, który jest w człowieku, i tchnienie wszechmocnego czynią ich rozumnymi. Jeśli duch twój jest rozbudzony przed Bogiem, to zrozumienie słowa, jakaś prawda Boża wręcz wyskakuje z Biblii. Otwierasz Słowo Boże, czytasz, patrzysz. No fantastyczne słowo. Właśnie tego oczekiwałem. To mi było potrzebne. Słowo jest żywe, świeże. Stanowi pokarm wtedy dla twojego ducha. Tak jak ciało odżywiasz. Żeby ono dobrze funkcjonowało, to nie wystarczy tylko suchą bułkę zjeść i popić wodą, bo za chwilę zabraknie witamin, różnych mikroelementów w twoim organizmie. I jak pójdziesz do lekarza, to powie: proszę taką witaminę zażyć, proszę tutaj sód czy potas uzupełnić, bo brak jest magnezu i z powodu tego to czy tamto źle działa w pana organizmie. Bracia i siostry, tak samo w tym duchowym naszym wnętrzu coś się zacina, coś źle działa, bo nie ma Bożego pokarmu, nie ma Bożej witaminy. Jeżeli duch jest uśpiony, to Słowo Boże jest wyschnięte jak studnia. Przychodzisz do zboru i nic nie rozumiesz z tego, co się dzieje. Nigdy nic w Słowie nie porusza cię. Po prostu czytasz je i nic więcej. Ktoś może próbować narzucić sobie dyscyplinę, w jakiś sposób próbować się ratować, bo widzi, że coś tam nie funkcjonuje tak, jak należy, ale jest to bezowocne. Czytanie jest mechaniczne, jałowe, ponieważ duch nie współpracuje z Duchem Świętym. Tylko kiedy jest współpraca naszego ducha i Ducha Świętego, wtedy nasz duch jest rozbudzony, rozmodlony i wtedy pojawiają się proroctwa, wizje, doświadczenia Boga w moim życiu. Bracie i siostro, kiedy duch jest uśpiony, wtedy czytanie Pisma staje się obowiązkiem, a nie błogosławieństwem w moim życiu. Następna funkcja ducha ludzkiego to uzdalnianie nas do obcowania z Bogiem i uwielbienia Boga. W Ewangelii Jana, 4 rozdział, 23 wiersz, jest napisane: prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie. Prawdziwi czciciele w duchu oddają Bogu chwałę. Ich duch jest rozbudzony przed Bogiem. Jeśli duch jest rozbudzony, to odczuwam obecność Boga w czasie uwielbienia na nabożeństwie. To jest coś, co chłonę, czym żyję. Odczuwam Boże namaszczenie. Mój duch jednoczy się z innymi, wyczuwając stan ich serca i ducha podczas uwielbienia. I mówimy: a dzisiaj tośmy byli tacy jedno, takie jedno serce w tym kościele przed obliczem Pana. Ale to wtedy, kiedy mój duch jest rozbudzony. Ale jak śpi, to cię nie zbudzi nawet pieśń, którą tu zaśpiewamy w zborze: o zbudź się wreszcie i ze snu powstań. Bo dalej ten duch będzie spał. I taki człowiek nie odczuwa obecności Boga w czasie uwielbienia. Nie jest w stanie przejść od chwały do uwielbienia. Nie doświadcza pełni uwielbienia. Wierzy, że Bóg jest obecny, ale nie przeżywa tego. My wiemy, jak u nas, u charyzmatyków, ważne są przeżycia. Ale one wynikają z rozbudzonego ducha. Następna funkcja ducha to uzdalnia nas do pamiętania przeszłości i snucia marzeń na przyszłość. Kiedy duch jest rozbudzony, to zapamiętujemy szczęśliwe okresy w życiu i mamy dobre wspomnienia. W trudnych sytuacjach mamy nadzieję na zmianę.
Natomiast jak jest duch uśpiony, to jesteśmy uwięzieni w tej naszej codzienności i koncentrujemy się na aktualnych trudnościach. Mamy pragnienie za wszelką cenę uciec od problemu. I tacy ludzie żyją chwilą, szukają ekscytujących doznań, więc często gdzieś imprezują, bo potrzebują jakiegoś bodźca z zewnątrz, żeby coś zadziałało. Z powodu niezrozumienia zobowiązań finansowych, na przykład co miesięcznie są zaskakiwani rachunkami, w zasadzie życie finansowe to życie na kredyt, nie potrafią kierować finansami w rozsądny sposób, ciągle mają z tym kłopot. Nie może taki człowiek odnaleźć sensu w przyszłości, nie rozumie sądu za swoje obecne grzechy, więc nie stroni od nielegalnych czynów. W ogóle nie ma specjalnie nadziei na przyszłość, żyje chwilą i nie przewiduje konsekwencji swoich czynów. Dlatego tak czasami, kiedy słuchamy takiej osoby, to mamy wrażenie, że ona tak beztrosko żyje. Następna funkcja naszego ducha ludzkiego to jest to, że chroni nas przed chorobami i uzdalnia nas do przezwyciężania. To jest bardzo ważna funkcja duchowa. Popatrzcie na Słowo Boże. Ja chciałbym wam przeczytać dwa wersety z przypowieści Salomona. To jest 17 rozdział, 22 wiersz. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Popatrzcie na następny rozdział, 18 rozdział, 14 wiersz. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? Więc stan nasz duchowy ma wpływ na choroby, które się pojawiają w naszym życiu. Jeśli mamy ducha rozbudzonego, to z łatwością odrzucamy chorobę. W śmiertelnej chorobie lub kalectwie taki człowiek pozostaje żywotny i pałający. Myślę, że pamiętacie doskonale świadectwo Johnny, tej naszej siostry, która tak nieszczęśliwie skoczyła do wody na główkę, że złamała kręgi szyjne i jest sparaliżowana. Ale jest osobą głęboko wierzącą, ma piękne świadectwo, niejednokrotnie można je usłyszeć, przynajmniej ja słyszałem na ewangelizacjach, ale to jest duch rozbudzony, duch człowieka wierzącego. Posiada siłę do wytrwania i zwyciężania i wtedy łatwiej jest powrócić do zdrowia. Powiedzą wam to lekarze, że jeśli mają pacjenta, który jest załamany chorobą, a na drugim łóżku z tą samą chorobą leży ktoś, kto jest pozytywnie do tego nastawiony, który zakłada, że wyzdrowieje, to on znacznie szybciej wróci do zdrowia niż ten, który jest obok, który jest pogrążony tej choroby. Bracia i siostry, kiedy duch jest uśpiony, to ugina się pod każdą chorobą. Grypa zamiast 3-4 dni trwać, trwa u niego 2 tygodnie. Bracie, leczę grypę i nie mogę wyleczyć. Co za choróbstwo. Wypadek zakończony kalectwem niszczy go, przenosi swoje kłopoty na wszystkich. I wszyscy żyją wokół tymi jego problemami i kłopotami zdrowotnymi. Nie ma siły życiowej ani wytrwałości. Łatwo traci radość. To są te ważne funkcje ducha ludzkiego, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Zobaczcie, ile zależy od ducha w naszym życiu. Jak warto zająć się duchową stroną naszego życia. A teraz chciałbym, bracia i siostry, skoro mówimy o diagnostyce, to chciałbym, żebyśmy zajęli się też przyczynami duchowej drzemki. I przyczyny duchowej drzemki mogą być, powiedzmy, prozaiczne. To może być po prostu przepracowanie. Dzisiaj w Polsce jest masę pracoholików. My żyjemy w kraju, w którym tutaj w Europie ludzie najwięcej, najdłużej pracują. A pomimo tego wcale dobrze nie zarabiają. W porównaniu z tymi krajami, gdzie znacznie mniej ludzie pracują i mają jeszcze więcej pieniędzy. Bracie i siostro, przepracowanie, więcej pracy niż opoczynki. To powoduje przepracowanie. Przykład Eliasza i konfrontacji jego z tą pogańską królową Izabel. Pamiętacie, kiedy Eliasz był na górze Karmel, odniósł wspaniałe duchowe zwycięstwo, ale potem wystarczyło kilka słów pogańskiej
jej królowej. I Eliasz był przepracowany, był zmęczony tym wszystkim, tą ciągłą walką i postanowił uciec. Był już tak tym wszystkim przemęczony i Bóg mu musiał zgotować odpocznienie, żeby mógł się zrelaksować i na nowo wyruszyć, z powrotem wrócić i głosić z mocą Słowo Boże. Przyczyną duchowej śpiączki może być kryzys życiowy, smutek, samotność, śmierć, choroba w rodzinie, trudności finansowe. To wszystko może mieć swój negatywny wpływ na życie duchowe człowieka. Niedostatek troski, miłości i akceptacji. Tak. Duch zaczyna usychać, kiedy czegoś z tych rzeczy mu nie dostaje. Miłość pozostaje niewyrażalna. W każdej sferze naszego ducha, która nie jest karmiona, możemy przechowywać gniew albo pretensje wobec rodziców lub Boga. Dlatego tak ważną rzeczą jest przebaczenie w życiu człowieka wierzącego. Niedostatek miłości, brak akceptacji, to jest coś, co może bardzo negatywnie wpłynąć na twojego ducha. I to może doprowadzić cię do duchowej drzemki. W jaki sposób uzdrowić uśpionego ducha? A więc diagnozowaliśmy, poznaliśmy funkcję ducha, poznaliśmy przyczyny duchowej drzemki, a teraz chciałbym, abyśmy, bracia i siostry, zajęli się kwestią odkrycia uśpionych dziedzin naszego życia. A więc zajęli się meritum sprawy. A więc odkryj uśpione dziedziny w swoim życiu, braci i siostro. Powiem wam, że do tego trzeba mieć też trochę odwagi, bo to też wymaga uczciwości względem siebie. My czasami próbujemy coś ukryć i sami siebie oszukujemy. Dlatego jeśli chcemy przebudzić się z tej duchowej drzemki, to musimy dokładnie zdiagnozować problem i musimy zaradzić temu problemowi. A więc odkryj uśpione dziedziny, wyjaśnij aktualny stan i poznaj jego przyczyny. Szczególnie skup się na pierwszych 5 latach życia, poszukując doświadczeń związanych z obecnością lub nieobecnością ojca. Dzisiaj w psychologii bardzo mocno kładzie się nacisk właśnie na te pierwsze lata z dzieciństwa, a zwłaszcza kontakt dziecka z ojcem, że to ma ogromny wpływ na ukształtowanie się człowieka w tej sferze emocjonalnej, dalszej jego życiu. Bracie i siostro, chciałbym teraz powiedzieć o korzeniach zgorzknienia i pretensji. To ma też negatywny wpływ na nasze życie duchowe. W psalmie 139 od wiersza 23 do 24 czytamy: badaj mnie, o Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. A więc pewne rzeczy negatywne mogą być ukryte w naszym umyśle. I my tylko szczerze przychodząc z tym do Boga, możemy to odkryć i mieć odwagę oczekiwania na zmiany. Złe owoce wskazują na złe korzenie. Na podstawie wiary, nie uczuć, wyznaj grzech pretensji i przyjmij przebaczenie. Bracia i siostry, bardzo ważną rzeczą jest modlitwa o odnowienie minionych lat. I w proroctwie Joela w 2 rozdziale, w 25 wierszu jest ta kwestia podjęta. Wiele lat naszego życia przez czasem naszą nieuwagę, a czasem przez nasze nierozsądne decyzje zjadła szarańcza, której pozwalamy wejść i bezprawnie pożerać plony naszego życia. Dlatego myślę, że patrząc na ten stan duchowy nasz, musimy, bracia i siostry, mieć świadomość tego, że potrzebujemy Bożej ingerencji w nasze życie. Ale żeby Boża ingerencja nastąpiła w naszym życiu, musimy się zgodzić na to, że pozwolimy Bogu wejść do naszego życia i zbadać nasze serce, nasze myśli i być przez ten czas uczciwi wobec siebie. Znacie swoje życie, znacie blaski i cień. Wiecie o tym, co was spowalnia, co powoduje, że padacie w duchową drzemkę. Dzisiaj mogliśmy odkryć wiele z tych dziedzin w naszym życiu poprzez tą diagnostykę, jaką żeśmy tutaj zrobili przed chwilą. I dzisiaj Duch Święty pokazuje ci te obszary twojego życia,
życia, które potrzebują zmiany. Jeżeli nie będzie zmiany, to ten sen duchowy będzie coraz głębszy. To nie będą drzemki, że ten miesiąc miałem taki nieudany, ale teraz już jest trochę lepiej. Ale to będzie permanentnie już taki stan trwania w takiej obojętności i takim spowolnieniu. I wtedy, bracia i siostry, wiele dziedzin naszego życia będzie pogrążone w smutku, w takiej depresji, w takim przygnębieniu, w takim braku radości. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zwróćcie uwagę na to ostatnie słowo. A radość w Duchu Świętym. A więc człowiek wierzący to człowiek, który powinien mieć radość. Bo przecież jest w jego życiu ogromna nadzieja, którą daje Chrystus. Poprzez zbawienie, ale z latami, zwłaszcza u ludzi, którzy długie lata temu oddali życie Jezusowi, może przyjść czas szarańczy, która pożre wiele dobrych plonów, z których czerpaliśmy przez lata, które były radością naszego życia. I może przyjść czas duchowej drzemki, która może zamienić się z czasem w duchowy sen, z którego cię już nikt nie zbudzi. Bracie i siostro, jeśli dzisiaj słyszysz Słowo Boże, jeśli słyszysz delikatny głos Ducha Świętego w twoim sercu, to nie lekceważ tego, to zwróć się w kierunku Boga. Chcę cię prosić, abyś przebudził się, abyś miał odwagę zacząć pokutę w swoim życiu i wreszcie, żebyś zaczął szukać Bożego oblicza w swoim życiu, bo tak dalej być nie może, ponieważ umrzesz duchowo, uschniesz. I będziesz służył tylko w martwości litery jakiemuś kościołowi, który będzie na przykład nazywał się zielonoświątkowy. Jeszcze będzie miał dopisane zbór w żywcu. Nikomu tego nie życzę. Dlatego bracie i siostro, żeby coś zmienić w funkcjonowaniu twojego ciała, jeśli sobie nie radzisz, to co robisz? Idziesz do lekarza, szukasz pomocy. Jeżeli nie radzisz sobie ze swoim duchem, to potrzebujesz pójść do lekarza. Jahwe, Rafa, ja jestem twoim lekarzem. Ja leczę wszystkie choroby twoje, mówi twój Bóg. Dlatego proszę cię, miej odwagę dzisiaj zapukać do drzwi jego gabinetu. A gwarantuję ci, że będziesz miał szansę wejść przez te drzwi do Bożej obecności. Bóg potrzebuje, żebyś przyszedł i opowiedział mu o tym, co dzieje się w twoim życiu, co cię niepokoi, co sprawia, że nie możesz nabrać tego rozpędu właściwego. Bracie i siostro, dzisiaj chcemy jako zbór, jako kościół powstać z duchowej drzemki. Dzisiaj mamy trochę gimnastyki, bo tutaj brat gra, śpiewamy, możemy poklaskać, możemy poskakać nawet przed obliczem Pana, ale bracie i siostro, chcę, żeby to nie był tylko jakiś pusty gest, jakaś pusta czynność, ale żeby naprawdę twój duch został rozbudzony przed Bogiem tutaj dzisiaj na tym miejscu. Dlatego chcę was zaprosić, bracia i siostry, teraz, żebyśmy razem stanęli i żebyśmy teraz razem przyszli w modlitwie społecznej, każdy o siebie i o ten zbór i przynieśli tą sprawę naszej duchowej strony, naszego duchowego wnętrza w imieniu Jezusa Chrystusa. Zachęcam was. Powstańmy, bracia i siostry. Módlmy się.